Witam wszystkich w poniedziałek, 13 dnia lutego, na aktualizacji sytuacji na Bitcoinie. Przypominam wszystkim, że nie są to rekomendacje inwestycyjne, są tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Zapraszam również wszystkich do odwiedzenia naszej grupy, na której pojawi się znacznie więcej informacji, więcej analiz altcoinów i rynków tradycyjnych. Kontakt ze mną tutaj przez Telegram, mail. Udział w grupie przez pierwsze 2 tygodnie jest bezpłatny. Macie dostęp do wszystkich analiz, do szkoleń, do wskaźników, do sygnałów. Także zapraszam wszystkich do kontaktu. Przechodzimy już sobie do rynku Bitcoina. I tak na Bitcoinie widzimy, że po tych spadkach, które tutaj zaliczyliśmy z tych wyznaczonych stref, o których już od dłuższego czasu mówimy, tutaj tej strefy, zwłaszcza niebieskiej, w której miały się pojawić spadki, no i one się pojawiły. Jak głębokie będą, na ten moment obserwujemy rynek i bierzemy to, co daje z niższych interwałów. Tutaj jesteśmy na jedną godzinówce. Szybko przygotowałem dla Was takie pierwsze wsparcie, które mam, to jest 21.684, zamknięcie się ceny pod tym poziomem, no to tutaj mam 21.266 i 21.46. To są takie dwa pierwsze lokalne wsparcia, które widzę, jeżeli wybijemy ten poziom. Natomiast pierwszy poziom oporu, właśnie się do niego zbliżamy i możemy się spodziewać tutaj reakcji podażowej. Jeżeli ona nastąpi, no to myślę, że jednak wyjdziemy dołem z tej tutaj konsolidacji. Jeżeli byśmy wybili górą, no to pierwszy opór mamy na 22.224, 22.445. Na ten moment, jeżeli wejdziemy sobie na wyższy interwał, na ten moment nie spodziewałbym się wybicia wyżej, ponieważ jak sobie się przyjrzymy tutaj na 24.50 mamy strefę ZZB, no a pod nami jest jeszcze gap na CME do wypełnienia i spodziewam się dojścia tutaj do tej linii tego kanału. Tak jak mówiłem, poruszaliśmy się w tym kanale, ten został wybity, widzimy, i cena podąża w tym kierunku. Także możliwe chwilowe odreagowanie, podbicie tutaj w te rejony. Niemniej jednak ja nie spodziewam się wyżej niż 24.400 na ten moment, żebyśmy, jeżeli wyjdziemy górą, no to idziemy wyżej. Tutaj jeszcze zmierzmy sobie, gdyby to miał być taki zygzak, no też nam się pokrywa z tym poziomem 22.224, 22.265. Tutaj te poziomy do obserwacji. Przejdźmy sobie jeszcze na inny rodzaj wykresu, również Bitcoina. I tutaj widzimy, że jesteśmy na bardzo ważnym oporze. Jego wybicie, no to jest podbicie, tutaj też pokazuje, to jest jednodniówka, także tutaj jest szerszy zakres. Jeżeli odbijemy się od tego poziomu, od tej średniej kroczącej przede wszystkim, no bo ona też jest ważna, zwłaszcza wypada na 22.246 i tutaj też mamy ZZB wybicie z tej konsolidacji dołem. Także spodziewam się, no 22.600, 22.200, to jest wykres jednodniowy, tak? Maksymalny zasięg, jaki widzę podbicia na ten moment, to jest 23.331, 24.246, ale to już są bardzo odległe targety, także zostawmy je. Tutaj bym się skupił raczej na tej strefie pomiędzy 21.800 a 22.300-400. Z interwału jednodniowego, natomiast zejdźmy na 4-godzinówkę i tutaj już będziemy mieli trochę bliższe spojrzenie. Widzimy, że tutaj ta strefa oporu średnie kroczące działają. Możemy do tego dołożyć sobie takie bardziej lokalne mierzenie. Tutaj mamy 4 godzinki, także tutaj możemy jeszcze zrobić jedną rzecz. Poprowadźmy sobie taką linię tutaj dodatkową, która nam może pokazać, dokąd może to podbicie dojść. I tutaj zobaczcie, tu cena nam reagowała, także tu była wsparciem, wybicie, no i prawdopodobnie przetestujemy ją jako opór. Zobaczymy, czy tak będzie, zobaczmy, co to może być za poziom. I to może być poziom 22.200, czyli kolejne potwierdzenie. Jeżeli pojawi się podbicie, no to te 22.200, na pewno tutaj będę realizował
część zysków z shortów, które mam tutaj, i będę otwierał pozycje krótkie na tym poziomie między 22200 a 22400, o ile tam dotrzemy. Wsparcie widzimy również 2900, 2606. Tutaj ta strefa, myślę, że ta podwójna linia tutaj będzie przetestowana. Także możliwe podbicie i oczekuję później zejścia tutaj niżej w dalszym ciągu. Nie oczekuję wybicia górą na ten moment. Widzimy na indeksie dolara, że mamy jeszcze trochę miejsca na wzrosty, także jeżeli indeks dolara nam rośnie, no to często jest tak, że Bitcoin nam spada. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Ja oczekuję jednak pogłębienia tej korekty i tak to widzę na Bitcoinie. Resztę analiz, jak będą jakieś okazje na rynku, będę na bieżąco wrzucał na naszym prywatnym forum z niższych interwałów, tak te zagrania skalpingowe będą tam zamieszczone. Życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia jutro.